W sobotę 6 sierpnia na plaży Słoneczny Brzeg w Rukławkach odbyła się pierwsza edycja Sunset Sound. Pierwszym z muzycznych artystów był DJ Marcel. Później za konsoletą stanął Bau Bau. Zaś ostatnią z gwiazd wieczoru były siostry Chojnackie. Piękny zachód słońca, iluminacje świetlne i znakomita muzyka zapewniła wszystkim gościom niezapomniany wieczór. W Raszongu już po raz 19 pojawili się offroadowi śmiałkowie, którzy sprawdzili się w przeprawie o Puchar Sołtysa. Frekwencja jest duża jak na obecne czasy, bo wiadomo, wszystko jest drogie, a jest 56 załóg. Klasy są ekstremalnie mocne, ekstrem mechanik, ekstrem elektryk jak zawsze. Wyczynowa klasa bez wyciągarek i klasa turystyczna dla każdego praktycznie. Seryjne auta. To wydarzenie to jest, można powiedzieć, dziecko Romana Naszkiewicza, sołtysa Raszonga, który od samego początku to pilotuje, organizuje i no, to jest człowiek orkiestra. W Raszongu można zawsze na niego liczyć. Z Gdańska przyjechaliśmy, jest to nasz kolejny rajd w Raszongu. Przyjeżdżamy, tu jest super atmosfera, super organizacja. Przyjechaliśmy spod Chełma, między Chełmem a Włodawą, pobawić się. Bawić się. No nie powiem, że na jakieś pudło liczymy, prawda? Rodzinnie się tutaj czujemy, tak? Mieszkamy w uroczysku, takiej pani też sympatycznej cały czas. Po porannej odprawie zawodnicy wszystkich kategorii wyruszyli na trasę. Przebiega trasa to po naszych terenach gminnych. Dojazdówki są praktycznie polnymi drogami, gminnymi drogami, szutrami. Uczulamy zwłaszcza naszych zawodników, żeby nie jeździli szybko po tych drogach, żeby nie kurzyli, bo wiadomo, pogoda jest taka, jaka jest, jest gorąco. Ale wody oczywiście w tych miejscach, co oni mają walczyć, jest dużo. Także mają jakąś chwilę ulgi i ochłody, mają gdzie się bawić. Ten nasz wyścig w Raszongu należy do jednego z trudniejszych w ogóle w Polsce. Stąd właśnie takie zaangażowanie, takie zainteresowanie, taka chęć uczestnictwa. Jednak ponad 50 załóg co roku ściąga zespoły i zawodników z całej Polski. Ekstremalny sport dla nielicznych, można powiedzieć, bo jednak trzeba być zaparcie, wytrzymałość i naprawdę dużo pasji, żeby nie tylko przerabiać te samochody, ale uczestniczyć w tego typu rajdach. Na kolejną jubileuszową 20. edycję przeprawy o Puchar Sołtysa zapraszamy już za rok. Już po raz 15 Biesowo zaprosiło przyjaciół z gminy oraz gości z całej Polski na prawdziwą ucztę dla podniebienia, czyli znaną już w całym kraju warmińską ucztę pierogową. A co warto podkreślić, tegoroczna uczta odbyła się w ramach jubileuszu Polskiej Krajowej Sieci Miast Czitaslow, która także świętuje swoje 15-lecie. Jubileuszową ucztę tradycyjnie poprzedziła msza święta w kościele świętego Mikołaja i świętego Antoniego w Biesowie. Później uroczyście otwarto tegoroczną ucztę oraz odsłonięto tablicę pamiątkową. A po inauguracji wszyscy goście przenieśli się na plac, gdzie czekało na nich ponad 60 tysięcy różnorodnych pierogów. Pierogi góralskie, czy to jest wędzony twaróg i ziemniaki, tego jeszcze nie mieliśmy. Jest pierog kebabowy. Jeśli ktoś lubi kebaby, no to ma okazję, prawda, posmakować pieroga w wydaniu kebabowym. Są pierogi warmińskie, kiedyś mieliśmy takie pierogi, ale jakiś czas ich nie było, a w tym roku będą właśnie, też bardzo smaczne. No i pierogi zapiekane na stoisku ZAZU, zakład tak nazywa się zawodowej, też po raz pierwszy, nigdy nie mieliśmy takich pierogów, także wiele smaków przybyło właśnie w tym roku, choćby z okazji tego 15-lecia. Zjeżdżają do nas miłośnicy pierogów z całej Polski, niektórzy bukują specjalnie swoje urlopy właśnie w sierpniu po to, żeby być na pierogach w Biesowie. To jest bardzo fajne. Do tego 15-lecie Polskiej Sieci Miast Czitaslow, gdzie byliśmy jednym z miast założycielskich. Warmińska uczta pierogowa to strzał w dziesiątkę na szlaku świętej Warmii. Naprawdę impreza, która nie tylko przygarnia ludzi, bo występują piękne zespoły ludowe, ale przede wszystkim pokazuje nasz piękny region jako region smaczny, już doświadczony kulinarnie. Chcę powiedzieć, że najlepsze pierogi w Polsce są zawsze w Biesowie. To uczta kulinarna, uczta smakowa i zawsze będę wspominał, gdziekolwiek nie jestem, że jadłem najlepsze pierogi w Biesowie. To jest zawsze i co roku się to powtarza. Powiem szczerze, po raz pierwszy jestem na warmińskiej uczcie pierogowej w Biesowie. Natomiast o tym, że tutaj takie wydarzenie jest, to od wielu, wielu lat słyszałam. Z wielkim smakiem i z tęsknotą przyjeżdżam tutaj każdego roku. Ostatni czas był trudnym okresem dla Polaków i wydaje mi się, że taka impreza tak dobrze zorganizowana pokazuje, że chcemy spędzać razem z sobą czas. A myślę, że akurat jeżeli chodzi o Biesowo i ten charakter imprezy jest idealny, jeżeli chodzi o wpisywanie się w kalendarz wakacyjny. Także myślę, że dzisiaj świętujemy 15-lecie, ale myślę, że spokojnie drugie tyle przed Biesowem. Bogactwo wyboru mogą
mogło przyprawić o zawrót głowy, ale z pewnością każdy podczas tegorocznej uczty znalazł swój ulubiony smak. To jest mięsko siekane i są bardzo dobre. Ja miałam ze szpinakiem, przepyszne. Teraz mam z jagodami, też bardzo dobre. Z czym? Z jagodami, super. Te pierogi z Biesowa? Z jagodami, bardzo dobre. Tak, ja wcześniej miałem z kapustą i grzybami, też bardzo dobre. Pierogi ukraińskie, Biesowo są bardzo dobre. Nie wiem skąd, ale smakują. Oczywiście ukraińskie, wspaniałe. Czekałam bardzo długo, super sprawa. Bardzo mi się podobają. Moje najbardziej ulubione pierogi to są te z jagodami oczywiście, do tego śmietanka i cukier. Mojej świętej pamięci babci pierogi były no po prostu przesmaczne. Moja babcia pochodziła z Kresów i przywiozła tę tradycję tutaj, osiadła na Mazurach. Moja mama, już jej nie ma wśród nas, robiła najlepsze pierogi na Wigilię, pierogi z grzybami. Zawsze to wspominam. Kiedyś był czas, jak byłem trochę większy masowo, to potrafiłem ze 30 tych pierogów zjeść. Najlepsze pierogi z mięsem robi moja żona. I to nie ma żadnej konkurencji, jakby tu były, nie można było innych wybrać. Natomiast powiem tak ze swojego życia, to jak jeszcze byliśmy w stanie kawalerskim i panieńskim, czyli jak z sobą chodziliśmy z moją małżonką, to moja teściowa, obecnie mama Jasia, kupowała im pierogami. To znaczy często były na kolację pierogi. Jak przychodziłem ja po pracy do mojej małżonki, to te pierogi zawsze były hitem. Różne rodzaje. Ja pieroga żony najlepiej lubię, powiem tak, ale nie pogardzę innym pierogiem. Jeżeli jest smaczny, oczywiście z dobrym nadzieniem, to z przyjemnością zjem. Ja z kurkami lubię pierogi. Udział w uczcie wzięli m.in. uczestnicy pierogowego rajdu pieszego, którzy rano wyruszyli spod przystani włoskiej właśnie w kierunku Biesowa. Tradycyjnie podczas uczty odbył się konkurs na najsmaczniejsze pierogi. W tym roku poza nagrodą burmistrza swoje wyróżnienie postanowił wręczyć również starosta Andrzej Abako. Jednak tak jak w minionych latach, jury nie miało łatwego wyboru. Włączył się pan starosta Andrzej Abako. Będą dwie nagrody dla sołectw z naszej gminy i drugi konkurs starosty dla sołectw i wszystkich uczestników z całego powiatu, tak? Którzy biorą udział w dzisiejszej 15. edycji Warmińskiej Uczty Pierogowej. Oczywiście to ogromny problem. Punktowaliśmy te pierogi, punktacja od 1 do 3, tak naprawdę bardzo wąsko. Te pierogi były wszystkie przepyszne. Trudno było wybrać ten najlepiej. Oczywiście wybrałem, mam swojego faworyta. Generalnie gustuję w pikantnych, a już mam swoje doświadczenie, jeżeli chodzi o smaki w Biesowie. Także mam już swoich faworytów, mam swoich liderów. Nie zdradzę ich, ale tak, lubię na ostro, lubię pikantnie. Ostatecznie nagrodę burmistrza otrzymało Lipowo, a nagrodę starosty przyznano Zerbuniowi. Zaś wszystkim sołectwom gminy Biskupiec biorącym udział w uczcie oraz zakładowi aktywności zawodowej w Biskupcu wręczono specjalne podziękowania i nagrody od firmy Eger. 4000 pierogów przygotowaliśmy, a głównym pierogiem został pierog Piermienie. Pochodzi z Ukrainy w ogóle. My wzięłyśmy od dziewczyn z Ukrainy przepis na ten pieróg i super. Robiliśmy te pierogi w ciągu 2 tygodni praktycznie, bo to był ostatni dzwonek. Przeważnie 6 osób. 5, 6, 4 zależy. Gdzieś tak ponad 2000 pierogów zrobiliśmy, ale tylko 2 tygodnie mieliśmy. W ostatniej chwili się dowiedzieliśmy, że możemy tutaj mieć stoisko swoje i dlatego. Nagrody otrzymały również dzieci biorące udział w konkursie Nakarm Ślimaka. A na wszystkich uczestników sobotniego biesiadowania czekały konkursy z nagrodami, stoiska z lokalnymi produktami i rękodziełem oraz oczywiście wyjątkowe koncerty. Jako pierwszy na scenie pojawił się chór Inna Morati. Później zgromadzeni goście mogli podziwiać występy węgojskiej stróżki, i warmińskiej kuźni. Ja pamiętam początki tego.
pierwsza biesiada, czy tam uczta pierogowa w Biesowie. Ja jeszcze grałem i śpiewałem w Węgojskiej Stróżce. Pamiętam, jak to było bardzo skromnie, mało. W tej chwili to się rozrosło i tu można się nakarmić wszystkim. Nie tylko potrawa dla ciała, ale dla ducha. I kiedy występujemy u naszych sąsiadów, u przyjaciół, u znajomych, kiedy oglądają nas bliscy, bo wiadomo, że to nie tylko goście, ale ci nasi znajomi, przyjaciele, no to stawiają nam wysoko poprzeczkę, ale to dla nas radość. Jednymi z gwiazd wieczoru były zespoły Fires. Oraz Shine. A tuż po nich na scenie pojawił się kultowy zespół Vox. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj. Impreza jest tak wspaniała. Już 10 kilometrów stąd słychać dźwięki tej wspaniałej imprezy. No i te pierogi, że tak powiem, ja teraz widzę, na czym to polega. Bardzo się cieszę. Myślę, że to nie ostatni raz śpiewamy w Biesowie. Ostatnią z muzycznych gwiazd tegorocznej warmińskiej uczty pierogowej był Adaśko. Wydarzenie pod nazwą 15. Warmińska Uczta Pierogowa w Biesowie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w konkursie Kalendarze Imprez Regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 roku. Przed nami kolejny z poranków w parku. Tym razem niesamowitą zabawę najmłodszym mieszkańcom zapewnią pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu. Początek jak zawsze o 10:00. Zapraszamy na nocny bieg będący częścią Grand Prix Biskupieckiego Lata. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 19:59 na wyspie Jeziora Kraksy. A po zakończeniu zawodów wręczone zostaną nagrody zarówno za ostatni bieg, jak i za całość tegorocznego Grand Prix. Zachęcamy do udziału bądź kibicowania. Zapraszamy na 29. regaty żeglarskie o błękitną wstęgę Jeziora Dadaj. Regaty odbędą się 20 oraz 21 sierpnia. Zapisy załóg rozpoczną się w sobotę o godzinie 9 w hangarze Biskupieckiego Towarzystwa Żeglarskiego. W sobotni wieczór na plaży odbędzie się Festiwal Szanty. Na scenie wystąpią Zbigniew Malinowski, Roman Tkaczyk, Sztormiaki, Słodki Całus Baby i EKT Gdynia. Zapraszamy!